Witam Was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Yuken, a przed Wami 13 już odcinek z pierwszej serii Farming Simulatora 22. Jest to seria, w której mam swoją pierwszą styczność w ogóle z farmingiem jako takim, jak i z rolnictwem, czyli można powiedzieć, że jako osoba kompletnie bez doświadczenia, bez wiedzy stawiam tutaj pierwsze kroczki, uczę się na własnych błędach. Tutaj przed Wami, moi drodzy, strefa przemysłowa, ale nią dzisiaj się nie będziemy zajmowali, bo macie no, ładnych parę odcinków wstecz. Wszystko na temat sprzedaży mebli, na temat przemysłu drzewnego, który jak widać okazał się bardzo opłacalny, bo tyle co mogę Wam jedynie powiedzieć, że poza odcinkiem jeszcze troszkę mebli sprzedałem, bo już miałem pełne magazyny. No i 2,5 miliona na koncie jest. Ten teren, którym pierwotnie były nasze dwa pierwsze pola, tam jeszcze po prawej trzecie, jak wiecie, zasadziłem drzewami, no zrobiłem tutaj łąkę, żeby skosić trawę. Dlaczego? No moi drodzy, no, zaczniemy od spraw organizacyjnych, żebyście wiedzieli, co się szykuje w następnych odcinkach, a ja wam też pokażę, co tutaj zrobiłem, bo to naprawdę było dużo, dużo pracy. 1000 drzew posadzonych, no zostało może z 300, może z 200, nie wiem, nie liczę. Ale no dużą, dużą większość już udało mi się wyciąć. Jak widzicie, tam aż sąsiada ten domek w tle widać. Także to wszystko jest już wycięte. Będziemy dzisiaj, moi drodzy, kosili trawę. Dlatego, że ma to po części związek z tym, co będzie właśnie się działo w następnych odcinkach. Ja postanowiłem tutaj sobie zrobić haciendę. Może pokażę wam to na trybie budowy, bo tak będziecie mogli to, moi drodzy, lepiej zobaczyć. Ta część, tutaj wcześniej było pole, ta część zdecydowanie dla mnie będzie częścią, gdzie będę chciał zbudować dom i to też poświęcimy jeden albo dwa odcinki na to, bo będę chciał fajne gospodarstwo tutaj stworzyć, odgrodzić to jakoś, może jakiś stawek sobie zrobić, zobaczymy, czy się w ogóle da, ale to chyba będę musiał moda ściągnąć, bo z tego, co widzę, to w kształtowaniu terenu nie mamy możliwości robienia wody, a nawet jak bardzo nisko się zrobi, to i tak tej wody niestety nie ma, ona nie nasiąknie. Ale to będzie dalszy plan, ponieważ na pierwszy rzut, że tak powiem, pójdą zwierzęta. I ja też sobie pomyślałem, że skoro tutaj jest jednak główna droga, to przy tej głównej drodze mogą być jakieś, dajmy na to, rzeczy, które będziemy, fabryki, które będą miejscami sprzedaży, punktami sprzedaży, czyli jakaś może fabryka czekolady, może mleczarnia. No zobaczymy, to już będziemy w następnych odcinkach rozkminiali. Natomiast skoro chcę oczywiście mieć mleko, no to będę musiał tutaj gdzieś krowy postawić. To też będzie w następnych odcinkach, ale skoro krowy, no to musimy te krowy czymś nakarmić, więc pomyślałem, że skosimy po prostu tą trawę. No i ją będziemy karmili. Zobaczymy, ile tej trawy tutaj wyjdzie, jak to wyjdzie. Oczywiście będziemy kupowali sprzęt. Będę to robić jakoś tak, no, intuicyjnie, więc może się zdarzyć, widzowie, że jakieś błędy popełnię. Natomiast tu też chciałbym wam się pochwalić. Zobaczcie, widać tego sąsiada, który tutaj był tak, jak początkowo w oryginale było. Udało nam się tutaj te wszystkie drzewa pościnać i tu też już mamy widok na kolejne pola. I oczywiście zajmę się w dalszym ciągu równaniem też terenu, bo chcę to sobie jakoś fajnie tutaj zrobić, żeby to miało wszystko ręce i nogi. I też pola będę tworzyć, no po prostu po swojemu, według własnego projektu. Jak widzicie, no jeszcze sterta drzew tu leży powycinanych. No nie jestem w stanie nadążyć tego ścinać, więc będę musiał po prostu zająć się rozwojem gospodarstwa, no bo tartak siłą rzeczy i tak mam już pełny, więc będziemy skupiali się na rozwoju gospodarstwa. Dobrze, to moi drodzy, to przejdźmy może do sklepu. I tak sobie pomyślałem, że zdecydowanie do koszenia byłby mi potrzebny jakiś ciągnik, ale czy aż tak słaby ciągnik bym chciał kupić, tego nie wiem, bo może on mi będzie do czegoś jeszcze potrzebny. Te małe ciągniki, chyba taki mieliśmy nawet na początku. 145 koni, chociaż ten czarny mi się bardziej podoba, jakiś taki ładniejszy, ale zobaczmy, bo chodzi głównie o konie mechaniczne, moi drodzy. No jakby tak z 200 koni miałbyśmy się nie pogniewali, moi drodzy. Byśmy się, myślę, że nie pogniewali. 175. Nie chciałbym, żeby też te ciągniki mi się później myliły. No ten ma 201, chyba że w średni pójdziemy od razu, żeby jednak troszkę tych koni mechanicznych było. Ale też chodzi o cenę, bo też nie chodzi o to, żebyśmy my tutaj się jakoś, widzowie, wykosztowali. Ja myślę, że ten
Massey może być całkiem spoko, 180 koni. Do koszenia trawy powinien w zupełności wystarczyć, czy jakiś silnik. O, możemy sobie wybrać, tak, 180 maksymalnie. Koła, myślę, moi drodzy, że tutaj, no, obciążniki zazwyczaj zakładam. Wnętrze to akurat, wiecie co, wnętrze to akurat mi tu nie jest do niczego potrzebne. Mocowanie, dobrze, niech... Czy obciążniki? Wiecie co? Trzypunktowe. Niech będzie mocowanie, bo będzie nam to, myślę, że potrzebne. Konsola ładowawcza. A nie. Nie, nie, nie. Dobra. Kup. Pierwsze 142 tysiące w plecy, moi drodzy, niestety. Także ciągnik mamy. No i teraz tak. Jeśli chodzi o... no to jakieś kosiarki. Ja myślę, że weźmiemy taką kosiarkę, która po prostu jest podłączana pod ciągnik, bo to też chodzi o cenę. Ale wiecie co? Kun to się chyba czyta. Ta całkiem powinna być ok, chociaż wolałbym, żeby była troszeczkę szersza. Albo ta, 3,1 metra. 3,5 metra słabą mają rozbieżność. No, boję się troszkę tych takich wynalazków. To tam niby 10 metrów, ale coś mi się wydaje, że nie będzie za idealnie kosiła. Więc tu widzę, mamy największą 3. Tam niby 7 metrów. Kurczę, może byłaby fajna, tylko żeby ona dziur w środku nie zostawiała. Bo tego nigdy, widzowie, nie wiemy. Ta by była całkiem spoko. O, 4 metry. Tak, ta mi się wydaje całkiem spoko. 4 metry, spoko. Tu są jakieś kombinacje. Czy my chcemy obciążnik? Raczej nie, no bo przecież to jest tylko... to jest tylko, moi drodzy, kosiarka, więc... Aha, wstecz, dobra, w ten sposób. To jest tylko kosiarka, także... Ojej, co ja tu klikam? Od razu kupujemy. Kosiarka nie będzie nam tutaj problemów, myślę, sprawiała. Dobrze. To mamy kosiareczkę. Nie wiem, czy to była ta? Czy my serio tą chcieliśmy kupić? Ja chciałem tą kupić. A kupiłem chyba tą. Czekajcie, bo mam dziwne wrażenie, że kupiłem nie tą, co trzeba. Tą chciałem kupić. No dobra, to od razu się jedną sprzeda. No trudno. Od razu się, słuchajcie, jedną sprzeda. No tak jest, jak się człowiek za bardzo spieszy. Tej bym nie chciał, bo ta ma 3,1 metra, ta ma 4. No to tej nie chcemy. No trudno, sprzedajemy. Jeszcze nie używana, to nie straciliśmy. Dobrze. No i będziemy pewnie potrzebowali przetrząsacze i przyczepę samozbierającą. Tak mnie się, widzowie, coś wydaje, że te przetrząsacze będą nam potrzebne, ale czy one czymś tu się różnią? Różnią się tymi metrami, jak widzę, ale ja nie wiem, czy 17 metrów to nie będzie dla mnie za dużo na początku. Może te 4 metry będzie całkiem spoko. No tu jest niby 8 metrów. Na razie się boję trochę tych, słuchajcie, zbyt szerokich. Zawsze możemy zmienić. Dobra, przetrząsacz do... żebyśmy sianko robili i pewnie samo zbierająca przyczepa. Czy prasa? To chyba nie. Ja bel raczej bym nie chciał, słuchajcie, z tego robić. A raczej... Aha, tu jest kwestia metrów sześciennych. 26, tylko ten ciągnik też nie jest zbyt mocny, więc... to nie jest tak, tu jest 50. Ale z drugiej strony to będzie tylko trawa, siano, także też może być w sumie największa przyczepa. Ale tu widzę, że mi pokazuje wymagany silnik, a my aż tak mocnego silnika, widzowie, nie mamy, więc pewnie kupimy sobie taką słabszą. Ja też się, słuchajcie, nie zastanawiałem, gdzie to będę zrzucać. Nie pomyślałem o tym kompletnie, moi drodzy. No myślę, że ta powinna dać radę. Ta, myślę, że byłaby spoko. Ustaw. Coś tu się ustawia. Nie, no tu nie ma co ustawiać na kiszonki. Ale nie chcemy kiszonek chyba. Dobra, kup. Okej, nie wiem. Mam nadzieję, że na razie mi niczego nie zabrakło. I tak za jednym razem się tutaj nie...
Nie zabierzemy, moi drodzy, niestety. Za jednym razem się nie zabierzemy. Oby się teraz tak, czy to... Mam nadzieję, słuchajcie, że się uda. To się, mam nadzieję, podłącza do przodu. Mam taką nadzieję, bo taki miałbym plan i wtedy ten przetrząsacz miałbym z tyłu. I to by był traktor taki... Zresztą wiecie, on mi się przyda jeszcze do innych rzeczy. Tak, uda się, dobrze. O! Okej, okay. O to mi, moi drodzy, chodziło. Dobrze. A później przyjedziemy po przyczepę samozbierającą. Więc generalnie, tak jak mówiłem, skoro w następnych odcinkach gdzieś tam będę starał się krowami zająć i mlekiem, i w ogóle produkcją mleka, więc też będę, moi drodzy, no dosyć mocno działał. A, tylko że oba naraz nie mogą działać, czyli jedno będę musiał odłączyć. Czyli ten przetrząsacz będę musiał odstawić. No dobra, damy radę. Słuchajcie, no bo skoro mam plan taki, że będę budował oborę dla krów, wiadomo, trzeba je nakarmić, one muszą jak najwięcej mi dać tego mleka, które będę starał się zrobić tak, że nie tylko sprzedaję gdzieś tam w jakimś punkcie, tylko że zrobię własny punkt typu mleczarnia, może fabryka czekolady, bo tak tyle, co tam gdzieś poczytałem, w ogóle jest to dla mnie dziwne, że z samego mleka tu się czekoladę produkuje, no ale okej, okay, niech tak będzie. Dobra, to ten przetrząsacz może sobie tu zrzućmy na początku. Niech on sobie tutaj będzie, a zobaczymy, jak ta kosiarka jest tutaj, w którą stronę. A, bo ona tak się rozkłada, dobra. Ona się na prawo, czyli tak będziemy jechali. No dobra, na mnie się nie pogubię. To ja sobie pojadę tak tędy i powinno być chyba okej. Okay. Suniemy, dobra. Włącz. Już się, słuchajcie, w miarę nauczyłem to wszystko ogarniać. Zobaczymy, jak ze środka to wygląda. Czy ze środka lepiej, czy gorzej. W sumie ze środka nawet lepiej. Ale spoko. Aha, i takie kubki mi będzie zostawiało i później ta przyczepa samozbierająca to ona zbiera. No dobrze, widzowie, no dobrze. No to skoro tak, no to... To wszystko wiemy. Ciekawe, ile tej trawy nam tutaj wyjdzie, znaczy docelowo siana. Jestem bardzo ciekaw. A tu mi nie zbiera. Aha, bo to nie jest mój teren pewnie. Nie wiem, jakiś taki plac mi zostawiło. Czy to jakieś bagi tutaj są, czy... Zobaczcie, tak czasem... Wiecie, tak czasem nie zawsze kosi. Znaczy, nie będę może wnikał dlaczego. Czy to ja coś źle robię? Chyba nie, no to chyba coś tutaj jest, jakiś bug. O, oddalimy sobie. Nawet wam powiem, że chętnie bym na to pracownika zatrudnił. W sumie, czy tu można pracownika na to zatrudnić? Byłoby chyba najlepiej. Widzowie, moi drodzy, najlepiej by chyba było na to koszenie zatrudnić pracownika. Jakoś tam super równo nie musi być, bo to jest tylko trawa, ale stwierdziłem, że skoro ta trawa tutaj jest i rośnie, no to będzie świetnym po prostu pokarmem dla naszych krówek. Zobaczymy, ile nam tego pokarmu starczy i na ile. Także myślę, że to jest dobry plan, bo pole jednak jako takie jest. No jakby było to trochę większe, ta kosiarka by była większa, to też by się... Myślę, że nic nie stało. Spróbujmy pracownika zatrudnić. No i się wyłącza. Aha, czyli się nie da pracownika zatrudnić. No dobra. Dobra, moi drodzy, no nie da się pracownika na to zatrudnić, no niestety. A już liczyłem, że się da. Tak samo, słuchajcie, chciałem pracownika zatrudnić, moi drodzy, na ścinanie drzew, ale no niestety, niestety. Także możecie być pewni, że większość tych drzew, znaczy wszystkie drzewa ściąłem sam, ale większość z nich ściąłem oczywiście tą ścinarką, tą maszyną. Kombajn zrębowy nazywa? Nie, kombajn zrębowy to jest ten do robienia przecież... Aha, bo to nie jest mój teren, dlatego tu nie kosi. No dobra. Okej. Okay. Kombajn zrębowy to jest do robienia tych wiórów. Także... Także wszystko ściąłem w większości tą maszyną. Tam kilka dosłownie... drzew tych świerków ściąłem piłą mechaniczną, bo gdzieś tam nie było dostępu.
No i oczywiście brzuski musiałem pościnać. Te brzuski największy problem dla mnie, bo to ciężko jakoś tak. No ale niepotrzebnie je wtedy posadziłem. Teraz mi w sumie przeszkadzają te brzuski. A ja bym bardzo, bardzo chciał, moi drodzy, żeby jednak to jakieś miało ręce i nogi i żeby... I żebym mógł sobie całą, bo taki jest zamysł, taki jest plan, to też dlatego, dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Słuchajcie, no tu było pole na początku, które obsadziliśmy drzewami. I na tym etapie, na którym gdzieś teraz jestem, stwierdziłem, że jeżeli już się za to biorę porządnie, no to zajmę się trochę terenem, żeby ten teren spełniał moje jakieś tam oczekiwania, nazwijmy tak. Żeby ta moja hacjenda, którą tu postawię, na pewno jakoś fajnie była zrobiona. I tak jak mówiłem, z chęcią bym, słuchajcie, widzowie... A, tu już tak nie skosimy, bo wjadę w dziurę. No dobra, musimy... O! Cały Yuken. Nie byłbym sobą, jakbym czegoś nie odwalił, widzowie. Nie byłbym sobą. Spróbujmy z tej strony, może się uda lepiej. Tutaj też trawę niestety zasiałem i się posadziła trawa, słuchajcie, na asfalcie. No to tylko w farmingu takie rzeczy są możliwe. Jakby nie patrzeć. O, teraz mi kosi dobrze. Okej. Okay. Także... chcę sobie fajną haciendę zrobić. No a tu w tym miejscu, gdzie teraz kosimy, prawdopodobnie jeszcze zależy, jak mi się uda ten teren tutaj ogarnąć. Dlatego też tam z tyłu, znaczy na prawo, ogarniam te drzewa, słuchajcie, bo trochę mi tutaj może terenu pod oborę, bo takie robiłem przymiarki i trochę terenu pod oborę może mi niestety zabraknąć, a przy tej głównej drodze jednak bardzo bym chciał przy tej głównej drodze dać wszystkie takie punkty skupu. Zależy, co tam będzie dostępne, no to już będziemy przeglądali w odcinku. Ja tak sobie tylko poza odcinkiem tak o przeglądałem, jakie tam są budynki. Jeszcze gdzieś tam z tych dodatków jakieś pościągałem, ale jeszcze ich nie testowałem, jak to wygląda, jeśli chodzi o wielkość i o całą resztę, także dużo, dużo jeszcze, moi drodzy, przede mną pracy. Najpierw to skośmy tą trawę po prostu i... O, tu jakaś dziura, czy widać, coś nie dorównałem ten teren, dlatego widzicie, pracuję jeszcze, żeby ten teren był tak... No, tak wyrównany, żeby spełniał moje oczekiwania, tak? Żeby jednak tutaj nie było jakichś takich, powiedzmy, chocków, klocków. Nie może czegoś takiego być. O, na przykład na asfalcie trawy, nie? Także będę jeszcze o to tutaj dbał. To może od razu przelecimy ten asfalt, bo mnie aż razi w oczy, słuchajcie. No, no bak jak cholera. Tutaj jeszcze też trochę teren widzę, że będę musiał wyrównać. Tutaj się troszkę bawiłem tym rowkiem, który był, bo chciałem zrobić właśnie fajną rzeczkę i tu macie najlepszy dowód na to, że zobaczcie, taką dziurę wykopałem i niestety się nie dało nic, nie ma wody, także będę musiał sprawdzić, czy to może jakiś dodatek jest do tego. Aj! Bo chciałem posadzić jakieś takie drzewa, takie roślinki różne, wiecie, a się zaklinowałem, kurde. Po co ja tu wjeżdżałem? O, chciał tu wjeżdżać. Po co ja tu wjeżdżał? O, widzicie, takie roślinki różne posadziłem próbnie wodne, bo chciałem też sobie może jakiś tam stawek zrobić w swojej hacjendzie, no ale to zobaczymy, bo tutaj był ten rowek domyślnie na mapie, natomiast ja z tego rowka tutaj zrezygnowałem i po prostu... stwierdziłem, że no haciendę fajną zrobimy, najwyżej się jakiś stawek zrobi. Tam widziałem też, jakieś skałki są jako takie dodatki, także zobaczymy, co tam się nawinie. Jeszcze będę przeglądał te dodatki. Takie, wiecie, to jest bardziej estetyczne, ale no chcę ładnie zrobić tą swoją haciendę, jakieś fajne garaże. Z drugiej części oczywiście ta część, no powiedzmy to, gospodarcza, gdzie część gospodarcza, gdzie będą oczywiście wszystkie maszyny stały, a ta część mieszkalna, no to będzie taka typowo mieszkalna, gdzie będziemy tylko i wyłącznie mieli część mieszkalną, tak?
czyli dom rolnika i tam jakieś może dodatki, jakieś może miejsce na ognisko, no zobaczymy, na grilla, na ognisku, może jakieś patio do siedzenia, zobaczę, co tam jeszcze mi się z tych dodatków oczywiście uda ściągnąć, no bo to nie jest tak, ja sobie chcieć to mogę wszystko, a jeszcze musi być dostępne, no ale teraz pojechałem krzywo. Także tą część też będziemy zagospodarowywali, zobaczymy, jak to wyjdzie, no i na pewno chciałbym tą rzeczkę tutaj zostawić, no tak, taki mam zamysł, no bo skoro z jednego rowka, z jednej rzeczki zrezygnowałem, no to wiadomo, że z drugiej nie będziemy rezygnowali, druga musi być. Także będę dążył do tego, no ale to tak jak widzicie, żeby to jakoś w miarę ogarnięte było, no to niestety muszę te drzewa wszystkie powycinać i jakby bez tego ani rusz, nie? Mamy maj, także też gdzieś tam zaraz poza odcinkiem sprzedam jeszcze parę mebli w czerwcu. Chcę się zająć tutaj, jak widzicie, najpierw tą trawą, zrobię skoszenie i poza odcinkiem sprzedam trochę mebli, także możecie być pewni, że około 3 milionów pewnie na koncie będę mieć, jak będzie następny odcinek. No bo te meble cały czas tam się produkują, już miejsca, słuchajcie, aż w magazynach brakuje na te meble, także bardzo mi się to podoba, bo w tym momencie mogę się zajmować i jakby też inwestować w kolejne, no, dziedziny tego rolnictwa i nawet jak popełnię jakiś błąd, no to mam jakieś tam już jedno źródło dochodu, które, no, jakby nie patrzeć, zawsze ten dochód mi zapewni, także to mnie bardzo tutaj cieszy, nie powiem, że nie. Strasznie drogie jest, słuchajcie, też strasznie drogie jest to równanie terenu, nie? To rzeźbienie, to kształtowanie, strasznie jest to drogie, także na pewno nie mało kasy na to jeszcze wydamy. No ciekawe, ile tej trawy tu wyjdzie, czy to jakoś w litrach wyjdzie? Znaczy na pewno w litrach, bo to chyba dopiero się okaże, jak na przyczepę samozbierającą to weźmiemy. Tylko jeszcze tym roztrząsywaczem? Nie, czekajcie, zapomniałem, jak to się nazywa. No tą maszyną do przetrząsywania tej trawy. Ciekawe, ile mi wyjdzie, słuchajcie, z tego pokarmu. No bo jakby, no wiadomo, ta łąka już tu potem nie będzie. Ja się skupię już na budowie miejsca na krowy i tak dalej, więc no już łąki siłą rzeczy nie będziemy mieli. I chyba też jest tak, że jak będę równał teren, niestety, to mi się akurat tu bardzo nie podoba, że jak się skupiam na równaniu terenu, no to niestety mi ta łąka poznika. Czyli jeżeli teraz mam trawę i bym zrobił równanie terenu, no to już bym tej trawy nie miał. Fajna kosiarka, no mogłaby być jakby większa, nie? Jakby była większa, tak na, powiedzmy, te 6 metrów, 8, na pewno by to szybciej szło, no ale myślę, że to jest całkiem spoko. Ciągniczek też, zresztą ten ciągniczek mi się do wielu innych pewnie zadań przyda, bo przypominam wam, moi drodzy, że ja jakby cały sprzęt, który miałem na początku, posprzedawałem, także zainwestowałem tylko sprzęt leśniczy. Jeden mam mocny ciągnik, ten chyba najmocniejszy, który ma podłączony mulcher do drewna, tak, żeby tam te pieńki ścinać. Mam tego mana do wożenia drewna z tą naczepą. Sami widzicie zresztą po prawej stronie, on tam sobie jest. I tak naprawdę więcej żadnego sprzętu nie miałem. Ja nie mam tutaj w tej chwili żadnego kombajnu, niczego. I właśnie, jaki będzie następny też plan? Tak mi się wydaje, ale to będziemy w następnych odcinkach też odkrywali. I to wam powiem w następnym odcinku. Zrobimy może taką zapowiedź. Ale wydaje mi się z tego, co przeglądałem, że wrócimy również, moi drodzy, do rzepaku. I posadzimy słoneczniki. I teraz jakby ktoś pytał, no ale po co znowu rzepak? Przecież było tyle tego rzepaku na odcinku. No było, bo woziłem to do olejarni, na której no nie płacili mi zbyt fajnie. Natomiast tutaj zrobimy, słuchajcie, z tego olej rzepakowy, który będziemy do supermarketu sprzedawali, czyli prawdopodobnie do tego samego supermarketu, do którego meble wozimy, tak mi się wydaje. Więc no, ten olej rzepakowy da nam tutaj naprawdę fajny pieniądz i tak samo olej słonecznikowy.
nie? Także to w to też pójdziemy, ale to będziemy jakieś tam pole pewnie kupowali i gdzie ja sobie już po prostu, widzowie, zrobię tak, że gdzie tutaj nie mam jeszcze tego ogarniętego, będę bawił się z krówkami, wiadomo. Ale to już wam po prostu, ja to zrobię i pokażę wam po prostu w odcinku, że jest to zrobione, już nie będziemy w odcinku tego robili. Natomiast kupię jakieś jedno, dwa pola, zobaczymy jeszcze nie wiem gdzie. I będę starał się właśnie tam zasiać na jednym polu rzepak, na drugim polu słoneczniki. I tam będziemy z tego potem się bawili, jeśli chodzi o olej. Także no plan jest, a jak on wyjdzie, no to wiecie, życie pokaże tak naprawdę. Ale coś, jak widzicie, tam sobie kombinuję. No jeszcze, no ciężko mi jest tą trawę też tak jakoś tu pokosić, bo jak widzicie, tutaj ten teren w tym miejscu nie jest do końca równy, bo już nie mam go jak zrównać i chyba przez to, że nie mam kupionej ziemi, nie mogę tego płotu zburzyć, który mi trochę przeszkadza w równaniu terenu niestety. To jest spory minus. Natomiast no jest to, myślę, już tam taki szczegół, którego nie będziemy się jakoś tam może za bardzo czepiali. A strefa przemysłowa też, jak widzicie, trochę się różni. Tam przede wszystkim ta część z tartakiem, tam był żywopłot i dużo drzew. Ja to powycinałem te drzewa, powywalałem ten żywopłot. A już wam mówię dlaczego, bo jakoś ta brama tego tartaku tak jakoś tak fajnie wygląda, jako taka strefa przemysłowa. Myślę, że to ogarnę trochę inaczej. Może tam zrobię jakiś magazyn na drewno, albo bele będą sobie po prostu pod dachem leżały, żeby fajnie wyglądały bele drewna. Zobaczymy, czy to tak się da, czy się tak nie da. To już sobie zobaczymy, moi drodzy. Ale coraz bardziej... Aha. Coraz bardziej mi się ten farming podoba, chciałem powiedzieć, ale wpadłem w dziurę. Czekajcie, czy ja stąd wyjadę? No, jest szansa? Nie ma szansy. Kurde. Za słaby ciągnik. Jest. Dobra. Dobra, to już sobie zawrócimy. No niestety, widzicie, wadą moich tutaj akcji zdecydowanie jest to, że jest teren nierówny i tu muszę uważać, że nie będziemy się aż tam tak mocno zadawać. Nie ma sensu. Mamy tyle miejsca do koszenia, że o te trochę nie chodzi. No niestety widzowie, no życie. Co wam mogę tutaj powiedzieć? No jedynie to, że jak z jednej strony te meble są bardzo opłacalnym biznesem i uważam, że to była trafiona inwestycja i w ogóle trafiony pomysł, żeby sadzić te drzewa, tak z drugiej strony no ma to swoje niestety minusy, bo jak widzicie, jestem dość mocno tutaj ograniczony, jeśli chodzi o jakieś pole manewru na tym polu, na którym tutaj teraz działamy. No mam mocne ograniczenie ruchów, dlatego że cokolwiek bym chciał zrobić, zawsze jest to jakby w tej chwili uzależnione od wycinki drzew, nie? I dopóki, słuchajcie, a właśnie, dopóki nie wytnę drzew, to mam takie tutaj jakieś dziwne wertepy, których nie da się na przykład wyrównać w żaden sposób. I niestety, także będę musiał dość mocniej nad tym przysiąść, żeby już tą końcówkę drzew wyciąć, żeby ten teren był tak no fajnie po prostu wyrównany całościowo, żeby tutaj już nie było jakichś dziwnych akcji. I myślę, że jest spora szansa. No dobra, tu jeszcze skosimy kawałek, już tam nie będziemy jakoś tam, wiecie, sępili o tą trawę. Myślę, że krowom na jakiś czas powinno tego jedzenia wystarczyć. To mnie najbardziej ciekawi, ile tutaj wyjdzie jedzenia dla krów. Domyślnie siana oczywiście, bo domyślam się, że z tej trawy się robi siano. Czyli tak już sobie zjedziemy. Pojechałem. Przez to, że ten teren jest nierówny, to muszę bardzo uważać. A z tej strony tak mi się lepiej jedzie, bo przynajmniej w dziurę nie wpadnę, więc... Ciekawe, czy to można też do tyłu jechać. Chyba można. To by było najoptymalniej.
Dobra, tu trochę tam pokosimy, tam będziemy. Nie chodzi o kawałek. Można do tyłu jechać. Aha, dobra, to czekaj. To do tyłu też sobie pojadę. O. Żebym zaraz to nie wpada. Aha, no właśnie. Jazda do tyłu też ma swoje minusy, niestety. Dobra. Dobrze, jest spoko, myślę. Tak nie musimy, wiecie, ja jestem takim trochę czasem perfekcjonistą, nie, że tak kurczę trochę koszę tą trawę, jakby, nie wiem, to jakieś boisko piłkarskie miało być, a to jest zupełnie bez sensu takie w moim odczuciu podejście, no bo to ma być tylko siano dla krów, nie? Czekajcie, tu nie ma dziury żadnej? A mnie tu nie ma. A ja tutaj tak się spinam trochę, żeby to tak wszystko było jakoś perfekcyjnie, a niestety nie jest to trafiona decyzja, no bo nie musi być, no. To jest tylko koszenie trawy. Dobra, chyba tam coś niecoś skosiłem, nie? Tyle chyba wystarczy tym krówkom na razie, a jak nie, no to później będziemy... Przecież jak są pola, to dookoła pól też rośnie trawa i tam będziemy mogli ją, słuchajcie, śmiało kosić, więc myślę, że nie ma co tu się spinać, bo to się źle skończy. Ten kawałek jeszcze skosimy i będzie git. Tu widzicie, stoi maszyna do wycinki drzew. Jest gotowa i zwarta, także... Mam nadzieję, że w następnym odcinku uda mi się, a chciałbym wam pokazać już, że ściąłem te wszystkie drzewa. Ale ten hufa sobie ten traktorek. Dobra, już więcej nie ścinam, bo jeszcze w coś wjadę. Jakąś dziurę wystarczy. Dobra, to teraz tak. Tam mieliśmy, moi drodzy, tam mieliśmy ten przetrząsarkę, to się chyba tak nazywało. Tak, kłody leżą na drodze, widzicie, cały Yuken, nie? Cały Yuken. A to sąsiadowi pod bramą zostawimy, a co? A, bo to do przodu się składa, czekajcie. Trzeba tak mu zostawić pod chatą. Niech sobie stoi, widzowie, niech sobie stoi. Dobra, zobaczmy, jak ta przetrząsarka działa. Widzicie, jeszcze wszystkich drzew mi się nie udało pozbierać, to mam jakieś takie kawałki tych pni. Będę podjeżdżał przyczepką i tam je ładował, bo ja tam staram się, wiecie, staram się dosyć stanowczo tutaj z wszystkiego korzystać. Jakie to jest duże? No za duże to nie jest. Kurde, mogłem większą kupić. Mogłem większą kupić, bo za duże to nie jest, niestety. Ja mam wrażenie, że mniejsze niż ta kosiarka, no dobra. Czyli mogłem ten większy kupić przetrząsacz, jednak. Tak to do usranej śmierci. Nie, no za małe. Kupimy ten duży. Przetrząsacz możemy kupić inny. Dobra, raz przejadę i kupuję następny. Ten to mi się nie podoba. Nie wziąłem pod uwagę, że to takie wąskie będzie. Nie. To mi się nie podoba. O, widzicie, tu popełniłem błąd. Kosiarka spoko. Mogłaby być też szersza, bo też chodzi o, wiecie, no dynamikę pracy. No to jakiś czas na to trzeba poświęcić. A z czasem też, no nie oszukujmy się, na tej gospodarce zacznie się... Sprzedamy go. Nie tu, tylko sklep. Najpierw go sprzedamy, żeby mi się nic nie pomyliło, widzowie. Przetrząsacze, a, tak to się nazywa. On miał 4 metry. Nie. To w ogóle nie wchodzi w grę. Dla mnie to... Aha, jeszcze mamy ten. Przecież zebrać musimy to. Kurde, widzicie, ile roboty ze zwykłą trawą są. Przetrząsacze. No to teraz tak, 8 metrów brzmi lepiej. To jest też Pottinger. To może ten weźmiemy. 17 metrów.
O kurde, ale wielki. Dobra, kupujemy. Słuchajcie, widzowie, pracujemy ciężko z tym drewnem. Po to zarabiamy, żeby... A, już musiałem coś przedstawić. Słuchajcie, po to zarabiamy, żeby jednak, wiecie, móc zainwestować w sprzęt, no bo skoro początkowo sprzedałem wszystko, co leciało po to, żeby zainwestować w drewno, no to teraz to drewno musi na siebie zarabiać. No i będziemy, wiecie, będziemy konkretnie zarabiali. Nie ma co tutaj się za bardzo szczypać. Ale żeby zarobić, to znów trzeba zainwestować. No, tego traktorka to kupiłem takiego, wiecie, prostego, taniego, no bo do koszenia trawy, do takich prostych rzeczy, których ta moc nie jest jakaś super potrzebna, to myślę, że on w zupełności wystarczy i my tu nie potrzebujemy nie wiadomo jakiego traktraka. Myślę, że taki nam w zupełności po prostu wystarczy, bo to też chodzi o ceny, nie no. Wiecie, no tych traktorów pewnie z czasem będę mieć 5 na pewno. Oj! Każdy będzie do czegoś innego. I oczywiście maszyny będą też miały swoje miejsce w garażu, bo taki mam plan, zrobić fajną wiatę i każda maszyna, żeby miała pod wiatą swoje miejsce, żeby to wszystko było takie, wiecie, no... Powiedzmy w jakiś sposób realistyczne. I dlatego troszeczkę zachowując ten realizm, chciałbym przy tej głównej drodze jednak zrobić jakieś firmy, które no są odpowiedzialne, powiedzmy, za tą sprzedaż. Nawet nie widać za bardzo, gdzie przejechałem, ale myślę, że nie wiem, jakie to będzie duże. Ło! Ło, panie! To dwa razy przejadę i koniec. Bo tu jeszcze, ło! Dobra, to najwyżej jeszcze raz przejadę po tamtym. Trudno, chyba można jeszcze raz, dobra? Jaka maszyneria, widzowie, no tak, to można teraz przetrząsać to drewno, co ja mówię, to siano, tą trawę. No i o to mi chodziło. Widzowie, o to mi chodziło, no tak, to można teraz tą trawę przetrząsać. A nie tam takim popierdółką taką, słuchajcie, jechaliśmy. To w ogóle nic się nie dało zrobić. A tu jest konkret, zobaczcie jaki konkret. Pięknie. Tylko ciekawe jak ta maszyna samozbierająca będzie mi zbierała, bo jeśli ja to tak przez całe pole rozwaliłem, to coś mam wrażenie, że zrobiłem nie tak. Bo ta maszyna powinna chyba w rządku jechać i to zbierać, jak ona to będzie zbierała. Dobra, nie zadawajmy na początku głupiego pytania, okaże się w praktyce. Zobaczymy, słuchajcie, w praktyce, jak przyjadę maszyną samozbierającą, czy ona mi to faktycznie samo pozbiera. Czy też nie. Bo coś mam wrażenie, że nie do końca jest rym. Znaczy, na pewno będzie tutaj to sianko, spoko. Tylko je trzeba później zebrać z tego pola, nie? To nie jest tak, wiecie. Jestem troszeczkę ciekaw, jak to będzie. Ale też krzywo jadę, nie? Dobra, tam. Ważne, że rządki się zgadzają. Okej, tylko tym trzeba teraz jakoś zawrócić. Czekajcie, że tym się w ogóle da zawrócić takim szerokim. Jaka maszyneria. Dobra, to tu pod płotem najwyżej jeszcze raz przejadę jakoś potem. Jaka maszyneria, widzowie. Podoba mi się. Dobra, chyba tak. Jestem naprawdę mocno zaciekawiony tą przyczepą samozbierającą, bo mam dziwne wrażenie, że... Bardzo dziwne wrażenie mam, że będę jeździł jak głupek, kurde, po tym polu i to zbierał. Jak ta przyczepa mi to pozbiera? Hmm.
Chyba, że chyba, słuchajcie, widzowie, no chyba, że się okazuje, że jakiegoś sprzętu nie kupiłem jeszcze. No na razie jeszcze nie chcę, wiecie, wychodzić tak w przód. Tak do przodu, ale mam wrażenie, że czegoś mi tu będzie. Czegoś chyba, coś musiałem, a, coś musiałem pominąć chyba. Takie mam przynajmniej wrażenie, no wiecie, niepotrzebnie może naprzód wybiegam do przodu, ale... Już tak na logikę sobie myślę, jak ta przyczepa samozbierająca ma mi to zbierać. Takie logiczne po prostu myślenie, nie? Czy ja tu jakiś błąd musiałem popełnić? Oczywiście fachowcem nie jestem, jeśli chodzi o, wiecie, o rolnictwo, więc to takie było tylko intuicyjne, powiedzmy, podejście. Bo trawę to tam się na ogrodzie kosiło, no ale to wiecie, macie kosiarkę i od razu idzie do kosiarki. No tam widziałem, są jakieś kosiarki też, ale one są chyba strasznie drogie. Może to był błąd, bo może ja powinienem, słuchajcie, kupić taką właśnie kosiarkę, która od razu by to, tą trawę dawała do zbiornika, później może ta trawa, z tej trawy by się siano robiło. Może to był mój błąd, słuchajcie. No. Może to był mój błąd taki jakby podstawowy, nie? Że... Ja się zastanawiam właśnie teraz. To nie był błąd. Ja tak sobie... No bo to też chodzi o cenę, nie? No bo te kosiarki są strasznie drogie. A tu jeszcze przelecimy sobie tak na szybko. Te kosiarki są strasznie drogie, więc dlatego poleciałem w temat... temat, kurczę, pod traktora, bo to wyszło. Chociaż z drugiej strony taka kosiarka, tyle co wydałem na traktor plus dodatki, no to pewnie kosiarka wiele droższa nie jest. Jeszcze zajrzę, co tam w tym sklepie mają. Zobaczymy, jak ta maszyna samozbierająca mi się zaraz zachowa. I widzicie, tu mi się na przykład kawałek nie wykosił tak dziwnie. Nie wiem, o co tu chodzi. Słuchajcie, w sumie mogę tam polecieć, przetrząść. Po co mam robić puste przebiegi? No ciekawe to jest, ciekawe. No wiadomo, no krówki muszą mieć co jeść. Gorzej jak się okaże, że krowy tego nie będą chciały jeść, czy coś źle zrobiłem znowu, ale nie, no myślę, że chyba trawę powinny krowy jeść, no. Już wypuszczasz krowy zazwyczaj, no tyle się nie znam na rolnictwie, no ale jak na wsi bywałem, to zawsze widziałem krowy pasły się właśnie na łące z trawą i jadły trawę, także... Trawę czy siano? Nie wiem, czy siano jedzą. To bym musiał sprawdzić, ale nie mam zwierząt, więc chyba nie mam jak tego sprawdzić. A tam nie mam dostępu do tych wszystkich, wiecie, opcji, bo dopóki nie... Nie wybuduję chyba budynku na zwierzęta, nie będę mieć dostępu. Taki widziałem komunikat, tak było napisane. Że nie mam dostępu, bo nie mam zwierząt. No, jedź. Juken szkodnik, nie? Widzicie, nie ma ten. Tu jakieś bele porozrzucane, bajzel w ogóle na tym moim terenie. No muszę posprzątać, muszę to wszystko powycinać i wtedy będzie można godnie pracować. Bo jak widzicie, tu się nie da nic zrobić. Nic się nie da, widzowie, tutaj popracować, jak nie ma powycinanych drzew. Niestety. Co chwilę mi coś przeszkadza. Także będę przysiadał, obiecuję, będę przysiadał poza odcinkiem i te drzewa wycinał, no bo to przecież jakaś masakra totalna. Z tymi drzewami. Dobra, no to co, to poprzetrząsałem, okej, to tam mi jeszcze kawałek został. Nie wiem, czemu takie zielone place gdzieniegdzie pozostawały, na przykład tutaj, zobaczcie, tak jakieś... To źle pojechałem, czy co? Za szybko, czy... Nie wiem. O, że tak się po prostu zbagowało. Akurat, aha, bo zaraz pojadę w drzewo, nie? Jak tak będę jechał. Dobra, zobaczymy, jak ta maszyna samozbierająca działa, bo jeśli nie, no to będę już w następnym odcinku rozkminiał, co z tym zrobić, czy zamienić to na jakąś kosiarkę
i wtedy wrzucę odcinek ze zmianami. No myślę, że wiecie, nawet jak... Ja właśnie dlatego chciałem sobie, słuchajcie, za takie zabezpieczenie finansowe zrobić, żeby móc zawsze sprzedać te drewno, żeby nie zbańczyć, jak nawet teraz jakieś błędy popełnię, czy kupię nie taką maszynę, no to żeby mieć tą, wiecie, tą poduszkę finansową i się nie martwić, że jakiś błąd popełnię, że nie wiem, źle zainwestuję, czy coś będzie nietrafione, nie? Dobra, składamy tą maszynerię, lecimy po przyczepę samozbierającą. Także, wiecie, no mój pomysł od początku jakby nad tym się opierał, tak, że chcę mieć to zabezpieczenie i mam w postaci tego drewna, tak? I ono już, no, będzie jeszcze bardzo długo, no bo mówię, my mamy, słuchajcie, tak naprawdę oba magazyny, oba tartaki pełne na full, jeśli chodzi o zapełnienie tym drewnem, które tutaj było, i tam tych litrów jest naprawdę sporo. Ja też sobie rozbudowałem te tartaki, żeby po prostu więcej mieściły. Żeby z drugiej strony też całe drewno, które mam, zwieźć do tartaków, żeby wiedzieć, ile to litrów wyszło drewna z tego sadzenia mojego, na ile to jakby, chociaż powiem wam szczerze, nie da się tego przeliczyć, widzowie. Jakby nie wiem, w jaki sposób miałbym to zapisywać, rejestrować, żebym ja mógł wam powiedzieć, że dobra, miałem tyle i tyle litrów drewna, wyszło tyle i tyle desek i tyle mebli i tyle zarobiłem. Nie da się według mnie tego policzyć. Bo ja od początku tego nie przypilnowałem, no chyba, że od teraz bym zaczął to na przykład notować, tak, że mam na full tartak, to miałem tyle, ale jakby na deski tego też nie przeliczę, bo deski od razu idą do cieśli, więc mógłbym to jedynie tak zanotować, że na przykład dnia dzisiejszego mam, no na przykład dnia dzisiejszego mam full tartak, tyle i tyle litrów, chociaż i tak będę uzupełniał jeszcze, więc, bo jeszcze tego drzewa zostanie, no chyba, że więcej litrów jeszcze bardziej bym rozbudował, to wtedy notuję, że tyle i tyle mam litrów drewna. No na deski już tego nie przeliczam, no bo deski nie jestem w stanie jakby tego przypilnować. I dopóki po prostu będą w stanie mi cieśle produkować meble, no to dopóty będę notował, że każdy zarobek po prostu z mebli. Ile palet, no bo to jest, znaczy palet to już bym się raczej pogubił, nie? Z paletami bym się pogubił, raczej łączny zarobek. Dobra. To się rozkłada? To się nie rozkłada. Włącz. Opuść ładowacz. Łe, bo to małe takie jest. Łe, to ja dałem ciała, widzowie, no to trochę... A to się ładuje? No dobra, ładuje się, ale zobaczcie, ile to będzie jeżdżenia. Oż kurde. Ja myślałem, że to coś szersze będzie, tak jak kombajn, że wiecie, że będzie mi zbierało. Bo tak to jest do duszy robota. Na tą przyczepę. No fajnie, no ładuje mi tą trawę, super, fajnie. Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście, no ale... Aha, tam mi nie ładuje, bo to nie mój teren. Zobaczcie, no ładuje mi wszystko fajnie, no ale ile ja będę jeździł, tak? To, nie wiem, czy tu można pracownika? Ja wam powiem tak, tu bym najchętniej do tego... Czekajcie, przejechałem przez ten teren. Ustawmy się, widzowie. Może tu, najwyżej, żeby nie było, że to nie jest mój teren i pracownik mi nie będzie chciał jechać. Czekajcie. Niby mamy otwórz menu pracowników. O, można, tu można. Tu można. No to co? Bo z tymi pracownikami, wiecie co? Coś mi ostatnio nie działa do końca. Stwórz pracę. Załaduj i dostarcz. Nie. Ja bym chciał, żeby załadował. A. Kurczę, bym musiał do moich, ja bym musiał mieć jakiś swój. Kurczę. A, stacja załadunkowa, a ja nie chcę. Przejdź.
To jest naprawdę jakoś dziwnie, widzowie, wam powiem szczerze, zrobiona. Bardzo dziwnie. No zobaczmy. No i co? Dziwne to jest, moi drodzy. Tym bardziej, że mi się ta prasa nagle wyłączyła, nie? Pozycja docelowa. O! Jazda do celu. Ale on nie... No nie. Dobra, nic z tym nie zrobimy. Coś nie działają ci pracownicy. Nie da to. Nie, widzowie, jeżeli oczywiście robię waszym zdaniem coś źle, że ten pracownik nie chce mi tu zbierać tej trawy, to dajcie znać w komentarzach, ale myślę, że no cały czas w farmingu mnie jedna rzecz troszkę tutaj irytuje, że nie jest wiele rzeczy po prostu pokazane, no bo jeżeli teraz bym nacisnął H, stwórz pracę, no to jest przejdź, jest załaduj i dostarcz. Widzicie, no jakby nie ma możliwości zatrudnienia. Albo mam dostarcz, ja nie chcę, żeby on mi coś dostarczał, ja chcę, żeby on mi po prostu zebrał. No przejdź to nie. Przejdź to nie, no bo on mi pojedzie, tak jak ostatnio jechał. A załaduj i dostarcz, no to znowu... Nie, no także suchar, suchar straszny, słuchajcie, straszny suchar. Bardzo mi się to nie podoba. Widzowie, bardzo mi się to nie podoba. Dobra, będzie działać? No nic, to ja to ogarnę sam, no bo zależy mi, żeby... Po to kosiłem, żeby... żeby zebrać, natomiast zerknę sobie, chociaż dużo już jest tej trawy, słuchajcie, tylko nie pomyślałem, gdzie ja będę ją składował. Właśnie to będę musiał też rozkminić, bo nie mam miejsca do składowania trawy, to raczej żaden silos nie jest. Muszę pomyśleć, gdzie ja, pomyśleć dobrze, gdzie ja będę tą trawę, słuchajcie, składował, żeby było siano dla krówek. Czym ją będę składował, czy to do jakiegoś silosa? Będę musiał oczywiście taki silos kupić. No dobra, no nic, będę zbierał sam, kurczę, te... Będę zbierał sam to siano, ale, no, ale powiem wam tak, 9000 litrów mamy, czyli chyba dużo. A to mieści... Tu nie jest napisane, ile mieści, ale 21% mamy, także... A zobaczcie, 21% przyczepy, gdzie zrobiłem dosłownie dwa paski. Także 10 tysięcy litrów, także tych litrów tej trawy, tego siana w zasadzie będzie bardzo dużo. Ja będę musiał gdzieś je podostarczać, zobaczcie. 26%, a dwa paski przejechałem. No dobra, niech będzie, że 3, nie? Także tej trawy będzie sporo. Fajna rzecz. Dobra, wiecie co, no ja to sobie sam tutaj ogarnę. Będę tak jeździł jak taki jeleń, no bo co tu zrobić? Jeszcze możemy zobaczyć na chwilkę... Jedną rzecz, widzowie, jedną rzecz, no bo wzięliśmy przyczepę samozbierającą, no i generalnie tutaj też jest coś takiego jak, zobaczcie moi drodzy, kosiarki. Tylko co to jest za kosiarka? No ona jakby nie jest, nie wiem, czy ona tylko kosi, no bo jeżeli ona tylko kosi, a nie robi całej reszty, no to dla mnie to jakby nie jest tyle warta, nie? Kosiarki służą do koszenia trawy, no to nie jest zbyt pomocne. 10 metrów ma szerokości, no spoko, prędkość jest. A że wiecie co zrobimy, że wypożyczymy to sobie, nie wiem, no niby ma tam jakiś zbiornik ta kosiarka. Ustawienia kół, tutaj nic, chyba że on do niego jakąś przyczepkę by trzeba, słuchajcie.
Bo to też tak może być, że ona by kosiła i od razu tą trawę by koszoną. A wiecie co, widzowie? A wiecie co, najwyżej będę żałował. Słuchajcie, najwyżej będę żałował. I teraz nie wiem jak z przyczepami, bo teraz przyczepa samozbierająca mi nie jest potrzebna, nie? Wydaje mi się, że zwykła przyczepa jest mi potrzebna do tego. Jakaś taka, no nie wiem. Jakaś taka? Znaczy to do kombajnu można przyczepę przyczepić? Myślę, że inne przyczepy do kombajnu były takie, to jeszcze bym uwierzył, że... Kurde, żebym ja się nie wkopał zaraz, nie? 37 tysięcy metrów sześciennych. Żebym ja się zaraz z czymś nie wkopał. Czekajcie. Wozy przeładunkowe. Co to są wozy przeładunkowe? Tu nawet trawy nie widzę chyba, bo to widzę zboża inne i... Może to są wozy przeładunkowe, aczkolwiek... Nie wiem, tu się zawiesiłem, powiem wam szczerze. Raczej myślałem, że to będzie przyczepa, no bo chyba, że przyczepimy pod to samozbierającą jeszcze. Dobra, zobaczymy. Widzowie. Zobaczymy. No kombinacje... O, i tutaj będziemy mogli, słuchajcie, zatrudnić pracownika. O. Jak już nie do niczego, to niech mi tym... Niech mi tą kosiarką po prostu... Co jest? Czemu mi się to rozkłada? Aha, nie znaleziono pola. Czyli na tym mogę zatrudnić. Dobra, widzowie, czyli na tym mogę zatrudnić pracownika, okej. Czyli na traktorze się nie da. A czy to będzie fajna kosiarka? Tak, tylko co w środku? Aha, bo ona tutaj będzie kosić. Dobra, no to może dobrze, że kupiłem tą kosiarkę. Traktor i tak nam się przyda. Tylko pytanie, czy ona tylko kosi, czy co ona robi? Ja wiem, że niektórzy z was teraz mają ze mnie niezłą bekę, bo ja to tak sobie na logikę myślę, no dobra, jest taka kosiarka, taki wielki sprzęcik, no to myślę, że powinien od razu, wiecie, zbierać, nie? No spróbujmy tutaj wjechać, zobaczymy. Włącz kosiarka. Opuść. No i co? I niby kosi, tak? Ctrl V, przełącz tryb pracy, nic się nie dzieje. A nie, Ctrl Y, sorry. Tego akurat za bardzo nie rozumiem. No i dobra, załóżmy, że kosi, no i co? Nie kosi, bo to już jest skoszone. Musiałbym wjechać gdzieś, gdzie nie jest skoszone. Trudno, żeby ona mi skosiła. Gdzie tu nie było skoszone? Dobra, no fajna ta kosiarka, wszystko super, tylko co się z tą trawą dzieje? O, tu nie jest skoszone. Czekajcie. Chcę wiedzieć, co się z tą trawą dzieje, czy ona pójdzie do jakiegoś... No nie, ona nadal... A, tylko że ona zostawia taką kubkę. Dobra, wysiadam z tego. Okej, widzowie, słuchajcie, ja sobie tą samozbierającą przyczepą to pozbieram, chociaż jak widzę, ta kosiarka zostawia taką kubkę i wtedy... Faktycznie jest o tyle lepiej, że ta samozbierająca przyczepa pojedzie środkiem i ona będzie zbierała z tej kubki, a nie tak jak teraz, bo zobaczcie, to co my teraz mamy, to ja jadę jak taki debil i muszę wszystko zbierać, a tak będę zbierał z tej kubki, gdzie ta kosiarka ma rozpiętość na 10 metrów, czyli ja pojadę tylko raz środkiem. I to będzie bardziej wydajny proces. No dobra, no słuchajcie, straciłem dzisiaj w odcinku trochę kasy, ale tak jak mówię, no mogę sobie na to pozwolić, dlatego że no po prostu jakby nie patrzeć, inwestycja, tak? Inwestycja. I wiecie co? Jeszcze jedną rzecz zobaczymy w tym odcinku, zanim zakończymy.
Bo moi drodzy, bardzo ważną rzeczą dla mnie będzie pomyślenie, co ja bym miał zrobić no z tą trawą, tak? No gdzieś tą trawę by trzeba zmagazynować, nie w postaci pewnie tych, więc to pewnie będzie w budowie. Bo tu do trawy właściwie, czemu ja nie wszedłem tutaj, widzowie? No jest kosiarka i jest... Jest taka maszyna, okej. Okay. O, czyli widzicie, czyli no dobra, no ale mam inną przyczepę samozbierającą, więc to która to akurat bez znaczenia. Wiecie co, czyli muszę wejść w budowę, moi drodzy. I chyba to będzie w silosach, bo shopy to nie. Bo tu jest garaż, garaż. Więc tutaj w garażach, no to raczej nie będziemy trzymać siana. Tu są jakieś. Ale to... To raczej nie do tego. Okej, okay, różne magazyny, ale to nie będzie do trawy. Czyli myślę, że to będzie w silosie. Magazyn beli i palet. Ojej, ile tego tutaj jest. To będzie duży silos paszowy. O, trawą lub sianem. Dobrze, mamy, czyli o to by mi chodziło. Tylko czy tak... O, czy taki duży? Nie. Słuchajcie, my musimy oszczędzać pieniądze. Dajmy najpierw mały, nie? Myślę, ten silos paszowy można wypić trawą lub sianem. To słuchajcie, dajmy sobie to tu. Bo nie można obrócić. Halo? Chciał obrócić? O. Na razie sobie damy to tu. Ech. To moje. Akurat musiałem tam to postawić, nie? A potem będę burzył. No dobra, na chwilowo... Ja to mogę postawić, kurde. Ten silos. Miejsca nie ma nigdzie. Ja pierdzielę. Dobra, wiecie co? Wsadzimy tutaj. Najwyżej będę miał ograniczony dojazd do... Najwyżej będę miał ograniczony dojazd do... Do tego. Będę miał ograniczony dojazd do, no, do drewna, no, minimalnie. Dobra, widzowie, no to chyba tyle w tym odcinku. Myślę, że nie ma co was tutaj jakoś specjalnie zanudzać, nie wiadomo jak długim odcinkiem. No już sobie pozbieram resztę tej trawy. No, udało się na koniec mi rozgryźć, czyli jednak ta kosiarka jest dla mnie lepszą opcją, bo ona będzie kosiła, zostawiając na środku takie te, wiecie, specjalne place, które wtedy ta tutaj będzie mi zbierała samozbierająca przyczepa. A przyczepa, jak widzicie, już ma prawie połowę zajęcia, czyli będzie sporo tego siana. Myślę, że także krówki będą miały co jeść. I dobrze, że tam było napisane, wyjątkowo się w farmingu postarali i dobrze, że było to napisane, że po przykryciu robi się kiszonka, no czy ja przykrywać niczym nie mam zamiaru, mam zamiar mieć po prostu siano, którym będę karmił krówki, także jak sobie tu pojeżdżę, pozbieram i zobaczymy, kiedy mi ta trawa odrośnie i ile czasu ta trawa potrzebuje na odrośnięcie. No raczej trawy jako biznesu bym tutaj, słuchajcie, nie traktował, ja to po prostu zrobiłem po to, żeby mieć czym karmić zwierzęta. No bo wiadomo, że plan na krowy jest i on będzie w następnym odcinku. Myślę, że się tym zajmiemy, tylko muszę niestety lub stety powycinać już na fulla te drzewa, bo jest ich cały czas za dużo. Zobaczcie, 61%, a gdzie ta przyczepa, no nie jest mała, czyli będzie bardzo dużo tego, bardzo dużo tej trawy, tego siana z tej trawy nam wyjdzie. Bardzo fajnie. Ciekawe, czy tu z asfaltu też mogę zebrać? Nie mogę. Niestety z asfaltu, widzowie, nie mogę zebrać. No cóż, bywa. Życie. Jadę sobie tak, jak mi się podoba, bo tak potem będę widział, słuchajcie. Zresztą nawet jakbym czegoś nie zebrał, to i tak by się chyba nic nie stało od razu, jakbym nie zebrał. Więc dobra, no to tyle, moi drodzy. Jak się podobało, to będę bardzo wdzięczny, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i my się widzimy w następnym
odcinku i mniej więcej już wiecie, co się będzie działo w następnych odcinkach z tej serii. A jak widzicie, no, będzie działo się całkiem sporo i całkiem dużo. Będę tutaj walczył z krowami, z kurami, żeby mieć handel jajkami, handel mlekiem. No i te wszystkie możliwe oczywiście z tym związane fabryki, także będzie co oglądać. Myślę, drogi widzu, że nie będziecie się nudzić. Także moi drodzy, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!